Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy dzień od kalendarza. 6:33 u nas na zegarku, a my otwieramy okienko numer 3. Poproszę. Super, super, super. Ciekawe, co tam się dzisiaj skrywa. Słuchaj uważnie. Każdy żołnierz potrzebuje, poza hełmem i mundurem, mieć karabin i granaty. Może chowa coś but taty? Dam, 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 zaczynamy dzień śpiewająco, ale nie tanecznie, tak wyglądają moje piękne loki, nie ma z nich nic, ale czy to ważne, nieważne, nic nie jest ważne, jest kawa i to jest najważniejsze. Zaczynamy dzień, kalendarz jeden otworzony, mój drugi wieczorem, może w końcu trochę się rozjaśni, to będzie lepsze światło, a ja się ogarnę i będę wyglądała lepiej. Na razie dzieci latają po podłodze, jeszcze jesteśmy przed wyjściem do przedszkola, dzień zaczęliśmy się o 5:00. Zacznijcie ze mną dzień albo skończcie ze mną dzień, będzie mi bardzo, bardzo miło. Kawkę mamy? Kawkę mamy, ale mamy piękne zęby, też musiałabyśmy się pochwalić sobie. Mamy tak dobry humor, słuchajcie, dzisiaj od rana. Wiem, że tutaj mój paluch widać z boku, wiem, ale po prostu inaczej nie mogę trzymać, trzymając ją na rękach. Tak? Słuchajcie, kochani, chciałyśmy wam powiedzieć, że mamy właśnie super humor od samego rana, tak? Jaka jestem słodziutka dzisiaj. Czy zawsze? Ale dzisiaj tak bardzo wyjątkowo. Hej! Kto tam jest? Kto to jest? Co to za Łucja śliczna? Taka piękna jestem! Ale mam taką czkawkę, słuchajcie, której się... Oj! Jestem z powrotem. Której się pozbyć nie możemy. Ani picie, ani jedzenie. Straszyć dziecka nie będę. Ale zaraz idziemy spać. Idziemy, Lulu? A przytulisz mamę? Zobaczcie, jaki to jest słodziaczek, kochany, najdroższy na świecie. Dobra, pa! Pa, pa, pa! No, znów czerwona jak u Rudolfa, ale tak to już po prostu jest. Nasnarkałam się, nasnarkałam. Usiadłam na chwilę do was, poczekajcie, wezmę łykę kawy. Widzę, że to w ogóle robi się standard już taki, ten mój tekst i ten mój łyk kawy. Ale łyk kawy jest. I co chciałam wam powiedzieć? Drugiej kawy. Słuchajcie, wczoraj w ogóle usiadłam tutaj pogadać, bo po prostu mam na to czas, to siedzę i gadam. Chociaż podłogi same się nie umyją, ale to za chwilę. Chciałam wam powiedzieć, że przed chwilką z Łucją przewaliłyśmy pół naszego strychu w poszukiwaniu ozdób świątecznych. Zaczęłam osobne kartony z tym, ale szukałam, bo tak trochę zgłupiałam. Stwierdziłam, że poszewki na poduszki, muszę kupić nowe poszewki na poduszki. To był mój pomysł. Siedzę sobie w HM-ie, dokładnie HM Home, upatrzyłam sobie przepiękne poszewki na poduszki, dlatego że dwie poduszki mam tutaj na łóżku, które mają wymiar 50x50. No i właśnie takich poszewek szukałam, dlatego że mam tylko te dwie po prostu. Nie mam żadnego zastępstwa, chciałabym coś bardziej świątecznego. Chociaż patrzę na moje poszewki, że one są bordowe i będą się bardzo wpasowywały w święta, ale dobra, chcę coś nowego i tak dalej. Doszłam do tego, że małych jaśków kupiłam tyle, znaczy poszewek na poduszki, ostatnio w Pepco, że brakuje mi tego środka, tej całej poduszki. Więc słuchajcie, zaczęłam od tego, że pomyślałam, kurczę, pójdę na strych, zobaczę w ogóle, co ja mam tak naprawdę, żeby się nie okazało, że ja poszewek mam. No i mam, ale te standardy 40x40, więc do których mi brakuje poduszek, więc złożyłam zamówienie przed chwilką na Allegro. Słuchajcie, i złożyłam zamówienie na Allegro, kupiłam wnętrze poduszek 40x40. Kupiłam właśnie nie w HM Home, tylko na Allegro poszewkę jedną, na poduszkę dwie. Dwie poszewki na poduszki granatowe. Tak zrobiłam? Tak.
Tak, dlatego że stwierdziłam, że mam jedną bordową, dokupiłam jedną poduszkę 50 na 50, mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, bo znalazłam na strychu przepiękne poszewki z Biedronki kiedyś kupione, takie milusy i granatowo-bordowe z reniferem. I pomyślałam sobie, że jak będą dwie granatowe duże poduchy, jedna bordowa, którą mam, dodatkowo takie dwie granatowo-bordowe z tymi reniferami, będzie się to pięknie komponowało, no i taki po prostu pomysł. I na Allegro, słuchajcie, zamówiłam nie dość, że poduszki, nie dość, że poszewki, to jeszcze zasłony, a dokładnie firanki, bo pomyślałam, że to takie zielone, które wiszą w salonie, wymienię na po prostu białe na święta, na takie zwykłe białe. Dwie białe tutaj zasłony i jedna tutaj, którą szczepię, więc trzy zasłony białe kupiłam. I jestem ciągle w trakcie poszukiwań na żółty, a tak najlepiej niedrogiej, czyli coś bardziej koc, nawet mógłby to być taki zwykły polar, ale ciemna butelkowa zieleń. Chciałabym łóżko moje na górze przykryć. Ja co roku kupuję w Lidlu świąteczne, słuchajcie, pościele, a to po prostu w ogóle się u mnie nie sprawdza. Znaczy ja nie mówię, że pościel się nie sprawdza. I mam te pościele dwie takie i one niech zostaną. Żadnej w tym roku nie dokupowałam pościeli świątecznej, bo one leżą cały rok, ja ich nie zakładam przez cały rok, bo mi jest głupio, bo tam mówię, a renifery, niech to już będzie na święta. Ale ja i tak przykrywam jakąś kapą, a mam przepiękne teraz w srebrze jakby poduszki. Chciałabym w srebrze ozdobić naszą sypialnię, bo tutaj wszystko jest bordo, złoto, granat i butelkowa zieleń, a w sypialni raczej dominuje srebro, bo wiecie, to duże lustro mam srebrne, malutkie stojące jest srebrne, cotton balls mam srebrne, które chcę zawiesić oczywiście. Więc pomyślałam i te srebrne poduszki, właśnie poszewki z Pepco, one by pięknie się prezentowały na tej ciemnej zieleni. No i tak właśnie złoto też oczywiście na tej ciemnej zieleni byłoby super, ale tam już jest w srebrze, więc niech tak po prostu zostanie. No i poszewki mam i tej kapy mi brakuje, więc zaraz jeszcze przejrzę Allegro. Wieszcie, że dzisiaj znowu mieliśmy jechać do Zgorzelca i nie pojechaliśmy, tak, ale to już celowo, już wieczorem się umówiliśmy z mężem przed jego jeszcze wyjazdem, że nigdzie nie jedziemy, ani dziś, ani jutro, dopiero w czwartek wszystko załatwimy, z jakichś tam jego typowych powodów. Więc w ogóle tak, okej, okay, takie zamówienie zrobiłam, tak spędziłam z córką czas, powywalałam koce, powywalałam poszewki, co u Ignasia będzie, co u nas, co w salonie, więc to. Ale muszę Wam się tutaj pochwalić, bo po prostu, no muszę się pochwalić, no po prostu nie da się inaczej, mój mąż jest po prostu mega hiper podlotowy. Słuchajcie, co on wczoraj zrobił. Ja już Wam nieraz narzekałam na mój internet. Ja mieszkam w dziurze, dosłownie dziurze, już o tym mówiłam, że tu nie chodzi, że moja wioska jest dziurą, tylko, bo nawet nie jest taką dziurą. Mamy przejście graniczne, jest dosłownie 100 metrów do Niemiec, mamy dwa CPN-y, mamy sklep spożywczy, mamy naprawdę rozwiniętą tą wioskę, dwie restauracje, salę weselną. No to taka wioska, małe miasteczko, bym nawet powiedziała, że się trochę zrobiło. Ale dlatego jest dziurą, bo dosłownie my leżymy w dziurze. Tak. I przez to, słuchajcie, nawet wystarczy pójść do moich rodziców, żeby mieć lepszy internet niż u mnie. Ja mam internet z Orange. Tak on wygląda, że po prostu coś tragicznego. Płacimy za niego jakieś 100 zł, a w sumie działa fantastycznie, dopóki nie zaczynam przesyłać. Czyli ten przesył filmów jest tak beznadziejny, że ja taki vlogmas codzienny, już Wam to mówiłam, chyba nawet we vlogmasie jakimś, przesyłam 12 godzin. To jest taka norma, 12-14 godzin to się u mnie przesyła film. Czyli ja jak o 5 zacznę dodawanie, to może o 5 rano ten film będzie dodany na YouTube. Koszmar. Ja się po prostu do tego przyzwyczaiłam, bo tyle ile nagrywam na YouTube, a to już chyba za 4 lata będzie, tak przesyłam filmy. I u mnie to już jest po prostu norma, że ja tyle przesyłam filmy. Może mnie to denerwuje, ale ja się do tego przyzwyczaiłam. Frustruje mnie to wtedy, kiedy na przykład w nocy wystąpił jakiś błąd, była aktualizacja komputera, nie wiem co się stało i nagle się wszystko odłączyło. Ja wstaję rano, a tam jest 30% filmu dodanego i wtedy pół dnia muszę dodawać film, czym zamulam po prostu wszystko. Nie ma szans, żeby mój mąż wtedy w sklepie otworzył internet, nie ma szans, żebym ja cokolwiek dodała Insta Story nawet, więc po prostu tragedia. Przed vlogmasem udaliśmy się do Zgorzelca zmienić to, rozwiążemy tą umowę z Orange, albo nową weźmiemy, albo nową w sensie umowę, albo oni zaproponują nam coś lepszego, zobaczymy. Słuchajcie, nie da się. Nie będę Wam tu wchodzić w szczegóły, po prostu nie da się. Nie da się. No i wróciliśmy do domu po prostu z kwitkiem. No ale co? Mówi mój mąż. Nie mówi. Mówi mi już po fakcie. Słuchajcie, wczoraj wrócił wieczorem, jeszcze sobie z nim pogadałam, w nocy raczej mu powiedziała, pogadałam jeszcze sobie z nim, bo ja nie umiem spać bez niego, niestety tak już mam. Chwila gadki i on mówi, będę miał za Ciebie jutro niespodziankę, oby się udało. No i rano, słuchajcie, przyjeżdżają panowie. Takie było nasze rano. Znaczy to już jakiś czas temu. 15 minut, zakładali coś, ja się zorientowałam od razu, że to internet robią. Router na górze zaczepili, no i dalej mamy internet tutaj z Orange. Okazało się, że założyli drugi internet. Mój mąż mówi, sprawdzisz, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, dla przykładu dodałam tego samego vlogmasa, którego już dodałam, całą noc dodawałam zresztą. Jestem pod takim wrażeniem, że po prostu
Jestem Cię tak szczęśliwa, że nie macie pojęcia. W Logmastach, który dodawał się 14 dokładnie godzin w nocy, on dodał się teraz w godzinę i 10 minut. Ja po prostu umarłam z wrażenia, jak patrzałam. Patrzyłam, jak te procenty lecą, jak się dodaje, to po prostu trzymałam się za głowę, mówię, to niemożliwe, w ogóle coś jest nie tak. Nie, normalnie dodało normalny Vlogmas. Więc no, jestem tak podniecona, że nie macie pojęcia. To jest najpiękniejszy prezent, jaki zrobił mi mój mąż i na razie, bo to jest opcja jakby testowa, to jest wiadomo, nie podpisaliśmy umowy terminowej, tylko jest to umowa bezterminowa. Ona jest droższa, no ale pozwoli mi na to, żebym ja mogła sprawdzić, czy ten internet u nas będzie hulał. Jak na razie, no to jest pierwsze moje wrażenie, jestem zakochana. Co będzie później, zobaczymy. Więc sobie na pewno tak 2-3 miesiące potestujemy, no i na razie stanęło na tym, że mamy dwa internety w domu, więc super. Ja mogę dodawać film w dzień, mojemu mężowi nic nie będę niczym psuła, bo on ma drugi internet, więc w ogóle przy tych dwóch najchętniej bym już została. Co Wam mogę powiedzieć właśnie a propos tego internetu, to pozwoli mi, jeżeli to będzie wyglądało tak jak dziś, bo na razie naprawdę odpłukać jeszcze nic się złego nie wydarzyło, jeżeli on tak faktycznie będzie działał, to ja nie daję, żeby dodawać w codziennie Vlogmas, to postaram się jakieś inne jeszcze filmy tematyczne. Wiecie, o co chodzi, bo po prostu będę mogła to dodać, będzie taka opcja. Ja tylko nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, naprawdę to jest najpiękniejszy prezent w tym roku, jaki zrobił mi mój mąż. Naprawdę najpiękniejszy. On wie, jak mi na tym zależało, jak to dla mnie jest ważne, jak to dla mnie jest cenne. I no, zaskoczył mnie niesamowicie. On wczoraj pojechał, spędzał czas ze znajomym, plus załatwił wszystko dla mnie. No po prostu no, jestem tak szczęśliwa, że nie macie pojęcia. I takie właśnie szczegóły sprawiają, że ja sobie myślę, matka, jak kocham tego mężczyznę. No. Właśnie, musiałam się Wam tym podzielić. W ogóle jestem Cię taka uradowana właśnie dla tego od rana. Mała ma tak cudowny humor, ja mam cudowny humor i w ogóle mam nadzieję, że Was zarażę tym cudownym humorem. Dzisiaj, słuchajcie, obiad bardzo fit, tak po prostu wyszło. Piekę w piekarniku, folii aluminiowej, sól, pieprz, koperek, cytryna, morszczuka, filet z morszczuka, piekę w piekarniku, do tego broku, kalafior, fasolka szparagowa. Wszystko właśnie woda mi się tam gotuje. Stąd możecie słyszeć takie szumienie. Zaraz będę gotować te warzywa, tak al dente. Nie myślę, że to będzie fajny obiad. Jeszcze się popytam, z czym kto chciałby, bo podejrzewam, że upiekę do tego ziemniaki, bo ja będę jeść po prostu rybę z warzywami. Łucja tak samo. Ignacy, myślę, że właśnie bierze pieczone ziemniaczki i mąż. Ale to zobaczymy, bo oni po południu jedzą później niż ja z Łucją. No ale dobra, więc część ryby zaraz piekę, część ryby później. Jestem w domu, więc mogę sobie robić na 30 razy nawet obiad. Zabieram się za sprzątanie tej mojej chałupy, myję podłogi i co? Tyle, a my widzimy się później. Ale jestem uradowana, no nie macie pojęcia, to jest po prostu lepsze niż pierścionek z diamentem, no niesamowite. Okej, kochani, przyszła kolejna kalendarz. Ignacy już wie, które okienko, jaki dzisiaj numer Ignacu mamy? 4. Wow, faktycznie duże okienko. Okej, to niech się zsunie, zaraz wepchamy tam puste pudełeczko. Okej, misiu, okej. Dobra, no. Otwieramy numerek 4, czyli mamy, poczekajcie, bo chcę to przeczytać. Poczekaj, Ignasiu. Messy bun and getting stuff done. No. Zobaczymy, czy będzie coś do uczesania się w takiego messy bun. Okej, Ignas wyciąga zawartość pudełeczka. Wysyp tutaj, tak. Wysyp, czy wyrzuć, czy... Nie wiem, wysuń. Kochani, miałam rację. Jest tu coś, co ma spowodować, że nasz kucyk będzie taki właśnie, może nie Messi, ale taki z podwojoną objętością. No coś ciekawego, wygląda jak gąbka do makijażu. Powiem Wam, że jestem tak ciekawa, że chętnie to przetestuję w jakimś vlogmasie. Poczekajcie, bo Łucja się tu pcha. Patrzcie, ja mam to przyczepić do głowy. Tam jest taki rzep, o tu. I zrobić takiego kucyka, już proszę, z taką większą objętością, no więc coś niesamowitego. Tak wygląda czwarte okienko, no i jestem bardzo ciekawa, jak to użyć i ciekawa, czy się sprawdzi jako gąbka do twarzy. Żart. Oh,
Witajcie ponownie, odzywam się już z dziećmi. Słuchajcie, starszy brat przejął wózek, on chce prowadzić. Spacerujemy sobie tak od troszkę bardziej wioskowej części wioski do bardziej rozbudowanej. Taka właśnie wędrówka. Jesteśmy właśnie koło restauracji, nie, kawiarni w Starym Młynie, tylko że od tyłu jesteśmy, ale dobra. O, a tu od tyłu Magnolia, kolejna restauracja. A tutaj takie domki powstały tam na wodzie, można popływać łódeczką i połowić. Co, mysza? Łucja? Cześć, mysio. Braciszek wiezie? Tak, dobra, jedziemy. Ale już wracamy do domku, musimy znowu poszkolić czytanie, głoskowanie i tak dalej jak co dzień. Tak wygląda nasze życie w tygodniu. O 5 godzinie synek już ma czas dla siebie, już będzie sobie odpoczywał, ja pójdę sobie na trening, potem kąpiele i tak dalej, więc ja już się z tego miejsca będę z Wami żegnać. Może jakieś przebitki dzisiaj nagram, ale jeżeli nie, to mi to wybaczcie. No i takie dni bywają jak dziś, że tylko siedziała i gadała. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się już jutro. Pa!